Siema, z tej strony Bartek, a to kolejny odcineczek oczywiście z gry, jaką jest Watch Dogs 2, czyli proszę Państwa kolejne przygody naszego Markusa Hollowaya oraz grupy DedSec, którzy bardzo dzielnie walczą z CTOS-em ciąg dalszy. I w dzisiejszym proszę Państwa odcineczku tradycyjnie będziemy sobie robić misję fabularną oraz pokażę Wam jakąś tam aktywność poboczną, którą ogólnie w tej grze sobie znajdziemy. I na tym się, proszę Państwa, calusieńki odcineczek będzie skupiał. Na sam początek odcineczka może sobie porobimy jakąś tam misję fabularną, z tego względu, że właśnie poprzedni odcineczek sobie zaczęliśmy od jakiejś tam aktywności pobocznej, a zakończyliśmy od misji fabularnej. Więc teraz w takim razie trzeba troszeczkę ogólnie zmienić miejscami to, że teraz wykonamy sobie misję fabularną, a na sam koniec właśnie zrobimy sobie jakąś tam misję na dobrą sprawę poboczną. Ok, w takim razie już sobie wchodzę do mapki i zobaczymy sobie na dobrą sprawę, gdzie mamy właśnie naszą misję główną. Tutaj, tak? Dobra, więc w takim razie sobie w tym momencie śledzimy tą misyjkę. Pokażemy sobie jeszcze raz tą mapkę, abyśmy mieli ogólnie trasę wyznaczoną właśnie do tego zadania. I lecimy, proszę Państwa, już z tym koksem. Dobra, więc w takim razie ukraniemy sobie ten samochodzik. Dolecimy sobie, miejmy nadzieję, szybko, właśnie, sprawnie i bez pomocy policji do misyjki. I miejmy nadzieję, że również ta misyjka właśnie będzie pozbawiona interwencji policji, dlatego że jak już powiedziałem, policja w tej grze jest wkurzająca i to bardzo. Ok, w takim razie lecimy. A ja w takim razie także na starcie planuję Wam przypomnieć, że jeżeli odcinek Wam się spodoba, zawsze cenię łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subka być na bieżąco materiałami. No i oczywiście śmiało również piszcie w komentarzach pod tym filmem jakieś tam dla mnie protipki, jeżeli ogólnie macie. Ponieważ tak jak już powiedziałem w poprzednim odcineczku, będę sobie właśnie je czytał. I również właśnie w tym odcinku sobie je poczytamy. Ale tak myślę, że dopiero po wykonaniu misji fabularnej, żeby po prostu tak pomiędzy czymś a czymś, prawda? Dobra. Więc w takim razie miejmy nadzieję, że wszystko zostało wytłumaczone. A my lecimy sobie, proszę Państwa, do misji fabularnej, która będzie polegała na tym, że będziemy sobie musieli prawdopodobnie znaleźć jakieś brudy na nowy porządek, czyli na, nazwijmy to, organizację, która chce po prostu nas zniszczyć. Czy nam się uda? Za chwilę się, proszę Państwa, wszystkiego dowiemy. Lecimy! Hey, Ghoul, what's up? I managed to snatch some new dawn clothes for you. Gotta look the part, right? Nice, thanks, man. No worries. Give him hell. Yes? Hi. I'm Jason Lowell. Huh. I'm here for your audit. Okay, Jason Lowell. I hear you're the best. Come on in. Thank you for the hospitality. Please. Sorry. All right, let's get started, huh? My sources tell me that you've been having some doubts about the church. I want you to tell me about that. Doubts? Well, doubts is a strong word. I'm not as inspired as I used to be. Jimmy, step up. Don't hide things from us. You're right. Okay. Okay, there are rumors about this place where they take church members who are having issues, and they don't come back for a really long time, if they come back at all. I've heard these rumors, and guess what? They're just rumors. But that's it? I'm not in trouble? For telling the truth? No. Thank you. I promise you will not regret this. Look, one last thing. I really need to get to the heart of this rumor, so do they say where this imaginary camp might be? I don't know. I hope I never find out. Well, does it have a name? The Red Room. They called it the Red Room. Oh, yeah, man. And one last thing, man. Like, your last five movies have been just disappointing as shit, so act better. All right, keep your chin up. Peace!
dobra, więc troszeczkę brudu w sobie na dobrą sprawę właśnie tego całego kościoła albo wolnego porządku zdobyliśmy. Jimmy Siska is afraid of something called the Red Room. Jimmy Siska in the Red Room. The Red Room seems to be some kind of rehab center where they send problematic church members. People who go there, sometimes they stay gone. If they're kidnapping people, this is potentially huge for us. This goes beyond my resources. Want me to reach out? Nah, I got this. Damn. No dobra, więc prawdopodobnie naszą kolejną misją będzie znalezienie tej tak zwanej czerwonej celi, która służy właśnie naszemu kościołowi albo po prostu temu nowemu porządkowi do, nazwijmy to, takich niezbyt wiernych ludzi, którzy troszeczkę mają jakieś tam wątpliwości, tak to możemy nazwać. Więc okej, więc prawdopodobnie ta misyjka polegała tylko i wyłącznie na rozmowie, dlatego może sobie jeszcze zrobimy jedną misyjkę, żebyście po prostu jakąś tam super mega ultra akcję poczuli, bo ja na razie nie poczułem na dobrą sprawę. Dlatego po prostu sobie idziemy do aplikacji DedSec-u i szukamy jakiejś tam misyjki. Może zrobimy sobie kontynuację właśnie tych czcicieli mamony, czy jak zwał, tak zwał, boże, trudne słowo. Czyli będziemy musieli się spotkać z Mirandą w pobliżu plaży. Jimmy Siska potwierdził plotki o czerwonej celi, ośrodku nowego początku, w którym niepokorni członkowie sekty poddawani są rehabilitacji. Jeśli kościół ukrywa jakieś brudy, to właśnie tam je znajdzie. W takim razie sobie tą misyjkę zrobimy i zobaczymy, jak to właśnie się dalej będzie toczyło. Okej, troszeczkę to daleko jest, no trochę daleko jest, więc przydałoby się na dobrą sprawę jakieś tutaj, nazwijmy to, skrócenie sobie drogi, aczkolwiek chyba w tym momencie czegoś takiego nie ma, więc no trudno, będziemy musieli sobie jakoś po prostu pojechać we wskazane miejsce i tą misyjkę zrobić taki, a nie inny sposób. Dobrze, więc w takim razie co? Myślę, że sobie chyba w tym momencie zrobię jakąś krótką przerwę, żeby was nie zanudzać jazdą, aczkolwiek ile tam w ogóle kilometrów jest do tego celu? 1200, to? A może sobie po prostu tak miło po prostu spędzimy czas jeżdżąc po naszym jakże pięknym miejscu, jakim jest San Francisco, bo naprawdę to jest tak ładne miasto, że ja, grając w Watch Dogs, prawdę powiedziawszy, mam po prostu ochotę aż tam to miasto zwiedzić, co? No też tak macie, że jak gracie jakąś grę opartą na jakimś tam realnym miejscu na świecie, to również tak chcecie tam sobie pojechać na jakieś wakacje albo coś? Miało pisze również, piszcie właśnie w komentarzach pod filmem na temat tego pytania, bo jestem dość ciekawy, bo naprawdę powiem wam tak. Gdybym miał możliwość pojechania do San Francisco, to na pewno bym właśnie dzięki tej grze to zrobił. Tak w sumie również miałem na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o granie w Assassin's Creed, bo tam również niektóre miejscówki są właśnie wzorowane na tych prawdziwych miejscówkach. Na przykład Paryż właśnie tego się tyczył, więc naprawdę tego Paryża tak zwiedzić sobie, wieżę Eiffla, no nie powiem, fajnie by było, prawda? Ale no niestety troszeczkę pieniążków brane na jakieś tam podróże i trzeba tylko i wyłącznie oglądać jakieś tam fotki albo no grać w gry. Taki mamy ogólnie, taki mamy klimat, ale okej, w takim razie luźna rozmowa za nami, a my możemy sobie iść dalej, kontynuować tą misyjkę, bo trzeba po prostu ten nowy porządek niszczyć, bo tak od środka, czy jak zwał, tak zwał. Dlatego, proszę państwa, lecimy sobie z kolejną misją fabularną w tym odcinku. What kind of trouble you in? We're making trouble for the church. We who? Dead sick. I knew it. I have friends that would love to put Dead Sec behind bars. Like a good fight? Hey, so did you. Excuse me? Oh, I watched you go toe-to-toe with New Dawn back in the day. But hey, I get it. You a councilwoman now. No, 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 no.
You don't get to pull that I sold out crap on me. These assholes wreck lives on a weekly basis. They went public with videos of my surgeries. But here's the thing. I don't give a shit. I got nothing to hide. But you're right. I am a councilwoman now. My hands are tied. That's why you asked me to meet you here. You need my help. Looks like you need mine. Plus, I finish what I start. First of all, don't mistake New Dawn for a church. They are a criminal organization. I pulled the records of all the properties they own in the Bay Area. There's one that just doesn't check out. Over there. I have it marked as an educational center. Doors are locked. Nobody answers. Security comes and goes. Does that sound like an education center to you? Nah, it sounds like a re-education center. I'll stick around. Go see what you can find. Thanks, Miranda. No dobra, wykani rejestr pensjonariuszy. Więc prawdopodobnie, proszę państwa, mamy miejscówkę tego całego ośrodka i będziemy musieli tam jakoś to jeszcze sprawdzić, żebyśmy byli na 100% prawdopodobnie pewni. Dobrze, na sam początek przydałaby się tutaj kamerę, aby zlokalizować potencjalnych strażników, żebyśmy w razie czego się troszeczkę nie nadziali na uzbrojonych po zęby właśnie strażników, bo to by było bardzo, bardzo przykre. Może ta kamerka w sumie się przyda bardziej. Dobra, mamy w takim razie jednego tutaj strażnika. Tutaj mamy coś do wybuchu. Tam mamy kolejne coś do wybuchu. Tam mamy kolejną kamerę. I kolejnych dwóch strażników na posterunku. Trochę tutaj tego jest, wam powiem. Więc może jakoś to się uda zrobić na cicho, aczkolwiek wiecie ogólnie jak wygląda u mnie sprawa właśnie zrobienie misji na cicho. Że po prostu to się nie udaje. Taka jest prawda, ale no trudno. Jakoś trzeba się z tym pogodzić. Pytanie dnia. Jak to się ogólnie teraz kucało? Niece. XZ Shiftem, Altem, nie wiem. Ale trudno, dobra. Na sam początek pierwszy strażnik, który jest najbliżej i który może nam jakoś szczególnie zagrozić. Oboje się w tym momencie patrzą w moją stronę. Teraz się patrzą na siebie, tak? Dobra, teraz się patrzą idealnie, więc my załatwimy sobie tego strażnika, który jest po prawej stronie, bo czemu by... Ojej, tu chyba mnie zauważył prawie. Dobra, jednego mamy mniej. Świetnie. Teraz tamtego strażnika się jeszcze pozbędziemy. Jeżeli oczywiście go dobrze trafimy, a miejmy nadzieję, że go trafimy, bo będzie potem lekki przypał. Na przykład jak teraz. O kurcze. Tam jest kolejny strażnik, który do mnie biegnie. A, teraz wszyscy strażnicy nagle się uruchomili. Aha. Dobrze, świetnie. To powiem wam tak. Mamy teraz w takim razie lekką zadymę fiu-fiu. Bo to jest 2, 4, 6, 7 strażników aż. Jeżeli by się tak wszyscy na mnie rzucili, to by było... No niezbyt sympatycznie wam powiem, niezbyt. Aczkolwiek to jest jeden właśnie ze strażników zbliża, więc mamy szansę go zniszczyć. Dobra, innego mamy. Ale zauważyła mnie reszta strażników, więc w takim razie, jeżeli chodzi o misję na cicho, to by było na tyle. Więc się strzelamy. Proszę państwa, strzelamy do dziadu. Psych. Ale oni twardzi są. O matko kochany. Dobra, uciekamy. Uciekamy stąd. Uciekamy stąd. Leciutko trzeba stąd uciec. No, co ty robisz, Markus? A, jeszcze chyba mnie policja goni, ta? Dobrze widzę, czy nie? Bo jeżeli dobrze widzę, to będzie niezła zadyma. Ale okej, okay, chyba i troszeczkę w takim razie zmylę, bo patrzcie. Oni mnie ścigają po prawej stronie tego ośrodka, ja sobie wejdę w lewą stroną. I może nikt się nie skapnie, że ogólnie jestem w środku tego ośrodka. Tak, bardzo logiczny, Bartek, naprawdę.
Okej, cyk. W takim razie sobie ukradnijmy to, co mamy ukraść i spadamy stąd. Szybko, Markus, bo mamy przerąbane w tym momencie. Tak bez kapy.pl. Ale idzie dobrze nawet. Uwolnij Jimmy'ego Siskę. Aha, czyli to jeszcze nie koniec misji. Dobrze, dobrze. Ale w tym momencie mamy naprawdę na nimi przewagę, bo oni nie wiedzą dokładnie, gdzie ja się znajduję. To jest naprawdę bardzo dobra dla mnie wiadomość, bo ja bym się miał strzelać z tymi wszystkimi ludźmi. No to by był przypał. Ale dobra, na razie idzie bardzo, bardzo dobrze. Więc może nam się tą misję uda nawet za pierwszym razem zrobić, jeżeli nic tutaj... Naprawdę... Aha, potrzebuję klucza dostępu. No to mam przypał. Proszę Państwa, mam w tym momencie bardzo duży, mega, ultra przypał. Bo za Chiny Ludowe nie wiem, gdzie się znajduje ten klucz dostępu. Wiem o tym, że oni sobie coś tam gadają, aczkolwiek no ja się wolę skupić w tym momencie na wykonywaniu misji. Może właśnie powiedzieli mi, gdzie jest ten klucz. A ja ich na dobrą sprawę nie słuchałem, ale no coś za coś, prawda? Dobra, użyjmy sobie może w tym momencie kamerki. Może ona nam coś więcej powie na temat tego klucza. Tu jest ten nasz typ, którego mamy ogólnie uwolnić. Ale klucza jak nimo, tak nimo. I to mi się bardzo, proszę Państwa, nie podoba. Markus został wykryty. Ups. Jak został wykryty? Od kogo został wykryty? Kto mnie tej niby wykrył? Pisało mi, że zostałem wykryty, aczkolwiek nie wiem, od kogo zostałem wykryty w tym momencie. Ale dobra, może się kilku właśnie strażników pozbędziemy. Może któryś z nich ma ten cholerny kluczyk. Aha, nie trafiłem go, naprawdę. Tak, nie trafiłem typa i wszyscy mnie znowu mi ścigają. Nie no, świetnie, fajna zabawa, uwielbiam, dobra, uciekamy stąd. Markus, co ty robisz? Strzelają do ciebie, typie! Ja pierdykam. Ta dyma fiu-fiu tutaj się szykuje. Ale ja umrę. Ale ja za chwilę umrę. Ale ja umieram. Ale będę walczył. Będę walczył do ostatniej porcji amunicji? Chyba tak. Tak mi się wydaje. O ty gnoju ruski. Chodź tutaj. No, wychyl główkę. Dobra, jednego się pozbyliśmy. Nice. Tutaj na blisko był typ, który chciał mi rzucić granat, ale na szczęście się nie upowiodło. Kolejny zabity. No wychyl główkę, żebym do ciebie mógł strzelić. O Jezus, strzelanie w Watchdogsach dalej jest takie trochę kłopotliwe. Ale lepsze niż w poprzedniej części, więc spoko. O, to jest... To jest już... Policja? Co mi się wydaje. Chyba nie, na szczęście chyba nie jest policja. Albo wezwali jakąś ochronę. Praw człowieka, czy jakiś tam inny ciul. Granat! Granat! Ale dobra, chyba... Co to jest, co mnie strzela jeszcze? A tam! Nie umieraj! Proszę, Markus, nie teraz! Ja pierdzielę! Ja pierdzielę! Bym prawie umarł. Ze wstydu normalnie bym umarł. Ale mamy klucz dostępu, więc... No, powiedzmy, że chciałem to zrobić bardziej subtelnie niż zabić cały obóz, ale no, bardziej się nie dało, więc trudno. Okej, okay, otwieramy drzwi i uwalniamy tego typa. Realize I'm gone, and she's Jason. My name's not Jason, and I'm not with New Dawn. I don't belong here, man. You gotta get me out. Keep moving, go. Okay, okay. I teraz co? Uwolnić Jimmy'ego Siskiem zrobione, co jest zrealizowane. I teraz prawdopodobnie będę musiał stąd chyba zwiać, nie? Opuść ośrodek edukacyjny. Dokładnie tak jak myślałem. Dobra, spadamy stąd. Ale w sumie wszystkich rozstrzelałem. To jest plus. Chyba. Tak mi się wydaje, ale mniejsza z tym. Tam gdzieś mamy pieniążki, które by mnie bardzo, bardzo interesowały. Tylko teraz pytanie dnia, proszę Państwa. Gdzie te pieniądze się znajdują? Może Zrok Orła nam powie. Tutaj coś jest. Chyba mamy pieniążki. Nice. Dobra, mamy coś.
Srebrny pierścionek, $4625. Bardzo fajnie. No dobra, proszę Państwa, w takim razie misyjka wykonana, za chwilę sobie pójdziemy jeszcze jakąś misyjkę poboczną zrobić i zakończymy jakże ten piękny oraz nieco zwariowany odcineczek. Dobra, w takim razie cyk, poza strefkę, kończmy tą misyjkę i miejmy ją już z głowy. A co to jest? Jakiś bunkier czy coś a la takiego. Co tu jest? Tu jest kamera i chyba nic takiego innego nie ma. Marcus, I got Jimmy out safe. Thanks, Miranda. Hey, you did all the legwork. Here, he wants to talk to you. Marcus, if that's your name. I want to burn these bastards and I know where to start. I'll meet you outside the Temple of New Dawn. Man, you should file a police report. We just proved the church keeps prisoners. I've got footage. We'll release a video soon to let the world know. What else do we need? I can lead you to the heart of the religion. The holy relics. The original source. Now how am I gonna resist an offer like that? I'll see you there. No dobra, oczywiście troszeczkę sobie followersów zdobyliśmy, nowy poziom prawdopodobnie za chwilę nam wpadnie, dokładnie tak. I mamy, proszę Państwa, kolejnego sojusznika, jeżeli chodzi o walkę z nowym porządkiem, więc nic tylko się cieszyć. Ale okej, w tym momencie sobie zrobię krótką przerwę, przygotuję ogólnie swój telefon i do poczytania sobie protipków. Jakąś tam misyjkę na szybko sobie znajdę poboczną i usłyszymy się zaraz po niej. W sensie po tej przerwie oczywiście. Więc w takim razie krótkie ZW. No dobra, proszę Państwa, w takim razie wracam do Was po krótszej przerwie. Co do protipków, dostałem tylko jeden właśnie taki protipek. A mianowicie użytkownik napisał mi, żebym ściągnął sobie aplikację o nazwie Auto na żądanie. I służy ona do tego, że będę mógł sobie zamówić auto po prostu w dowolnym miejscu w naszym pięknym San Francisco. Aczkolwiek raczej niezbyt mnie to interesuje z tego względu, że prawdopodobnie będziemy sobie musieli właśnie za to auto zapłacić, jeżeli właśnie sobie takie autko zamówimy. Aczkolwiek możemy sobie chwilkę poświęcić właśnie na zobaczeniu również, jakie tutaj są aplikacje do zdobycia właśnie w naszej grze. Na przykład interesuje mnie aplikacja, poczekajcie, zostań taksówkarzem w San Francisco, zdobywaj kasy i followersów. Aha, czyli taka misja poboczna, dobra. Poznawaj świat z aplikacją Scouts. To świetne narzędzie do eksploracji miejskiej, które pokaże Ci sławne miejsca i zjedna followersów. Aha, Noodle Maps oczywiście już mamy ściągnięte. Otwarzasz MP3? Korzystając z odtwarzacza, możesz słuchać muzyki, tworzyć playlisty z ulubionych kawałków lub włączyć jakąś lokalną stację radiową. Mech? Song Sneak. Wyszukuj muzykę w otoczeniu i od razu dodawaj ją do swojej kolekcji dzięki aplikacji Song Sneak. To przełom w ściąganiu muzyki. Aha, aczkolwiek no YouTube raczej bym za prawa autorskie to zjadł. Ale to już mniejsza z tym. Dobra, jeżeli oczywiście macie jakąś tam fajną aplikację, które mogę sobie w tej grze użyć, to również możecie śmiało pisać w komentarzach pod filmem. A my w tym momencie, proszę Państwa, zrobimy sobie misyjkę poboczną. Misyjka nazywa się Wysoka Cena i polega ona na tym, że będziemy musieli zhakować sobie telefon niejakiego Boba Dakesa, aby wkręcić farmaceutycznego barona Genea Carciantiego, podszyj się pod Boba Dakesa. Wykranij też nieopublikowany utwór tego kolesia. Znajdziesz go w San Mateo. Więc w takim razie myślę, że sobie na koniec tego odcineczka właśnie to zrobimy. Po czym sobie będziemy właśnie ten odcineczek kończyć. No chyba, że nie wiem, że ta misja będzie trwała 5 minut. To w takim razie no być może sobie jeszcze jedną misję taką szybką zrobimy. Aczkolwiek zobaczymy właśnie, jak to będzie wyglądało już po tej misyjce. Dobra, więc w takim razie tak. Mamy sobie taką dość bogatą willę z tego, co widzę. Czyli mogą tutaj być na dobrą sprawę jacyś ochroniarze. Co to jest? Cięksaki. Pochodzi z Colorado. Stripteaserka. Co? Stinson Frank.
Francine, emerytowana oficer. Czy tutaj są tylko striptizerki? Czy ja źle widzę coś? Okej, okay, zrealizowaliśmy sobie cel, więc w takim razie misja już ukończona? I've got a new bobo track the world has never heard before. How's the soundboard coming? Yo, a bobo dakes, bitch. Perfect. So, how do we contact Carcani? I'm gonna visit his mansion. I need to see his face when we do this. Zhakuj posiadłość gene Karcianiego. Czyli misja wykonana, tak? Czy jeszcze to jest kontynuacja tej misyjki? Chyba kontynuacja mi się wydaje. Aczkolwiek pewności stuprocentowej nie mam. O, piesek, czekaj, piesek, co tam u ciebie? To jest... To jest kontynuacja tej misyjki. Dobra, więc w takim razie lecimy sobie właśnie... skontynuować tą misyjkę, żeby po prostu ten odcineczek nie był również... jakoś tak szczególnie krótki, bo kurczę, no bez przesady. Nie może być odcinek 20 coś minutowy, jak skoro obiecałem wam, że te odcinki będą 30 plus. No bez przesady, proszę państwa. Dobra, więc w takim razie sobie zgarniamy jakiś motocykl, albo jakiś jakikolwiek pojazd, który może nam tam umożliwić dostanie się szybsze. Ej, ładne furki. Stój! Ale fura! Dobra, biorę to. Jakie tutaj mają fury? To jest chyba jakaś bogata dzielnica, mi się wydaje. Bez kitu. Ej, dobra, chyba wiem w takim razie skąd brać najlepsze furki w mieście, ty. Bez kapy. Wille, fury, no... Luksusy ponad wszystko, proszę państwa. Luksusy ponad wszystko. I przy okazji nawet najgorszy widoczek mają na takie... na taki malutki lasek, więc naprawdę doceniam w takim razie. Okej. Okay. Mniejsza z moim gadaniem, zaczynamy sobie właśnie kolejną część tej misji pobocznej. Dobrze, więc w takim razie tutaj sobie zaparkujemy i lecimy właśnie już do naszego pięknego znacznika. I teraz co? Musimy sobie chyba to jakoś zhakować, tak? Chyba tak. Dobra, w takim razie już co robimy? Oczywiście nasz Markus Hacker Bonzo Akrobata już to właśnie zrobił, bardzo szybko, ładnie, pięknie. I lecimy z cutscenką. A to jest zupełnie tak samo, kurczę, jak ten, jak w Watch Dogsa jedynce. Ej, bez kitu. I teraz co? Musimy go jakoś tutaj zhakować go? Coś tam mu zabrać? Wyślij wirusa. No dobra, w takim razie wysyłamy sobie naszego wirusa pięknego, szanownego. I teraz co? Zhakuj, aby uzyskać dostęp. Dobra, cyk. Ile on ma kasy, mój ty Boże. Who is this? Yo, bitch, it's Bobo Dakes. Holy shit. I'm a huge fan. Are you taking me up on my offer? Yeah, I laid down some hot tracks. Really? Fantastic. Yup. Can I get a sample? Born and raised, born and crazed. That's dope. That's your best work yet. You're welcome. And this is exclusive, right? No one else gets this, just me? Yup. So how do you want payment? The bitch better have my money. I do. I just need to know how to route it to you. Y'all, check it. Ah, there. That's the routing number? Yup. Uh-huh. Sent and confirmed. You got it. This is awesome, man. This is like a dream come true. Yo, bitch, it's Bobo Dakes. What? They say God made man in his own image.
God made himself in Bobo's image. What are you talking about? Yo, bitch, it's Bobo Dakes. No. 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 No, 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 no. Bobo King, bitches! Fuck you. Fuck you, who the fuck are you? Yo, bitch, it's Bobo Dakes. Fuck off, fucker! Tell me who the fuck you are! You are dead! You are dead, you know that? You are so dead! 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 You fuck! You fuck! You fuck! Okej, okay, troszeczkę followersu zdobyliśmy, również kasy nam się troszeczkę prawdopodobnie na konto wpłynęło, więc nawet spoko. Guys, he just donated 20 million to leukemia research. Bitch better have my money. Yo, who did that? No nie, że 20 milionów na białaczkę, kurczę, dał. Spoko, chyba charytatywny cel w takim razie. Ale okej, proszę Państwa, więc w takim razie w tym odcineczku to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki odcineczek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to tradycyjnie zostawiajcie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem. Oraz, jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subka bić na bieżąco materiałami. Ja się będę z Wami pomalusieńku żegnał. I do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć, papatki, hejka!